zawierzyć swoje życie świętemu Józefowi. Czy warto to zrobić? Czy to jest ważne? Ja od momentu, kiedy to zrobiłam, doświadczam naprawdę niezwykłej pomocy tego wielkiego świętego. Dlatego zachęcam każdego z Was do tego, byście powierzyli swoje życie świętemu Józefowi. A także do tego, abyśmy wspólnie oddali pod jego opiekę nasze Stowarzyszenie Faustinum. Od 11 marca codziennie przez 9 dni na naszej stronie faustinum.pl i kanale YouTube znajdziecie rozważania, które mam nadzieję pomogą Wam bardziej poznać świętego Józefa, odkryć w nim patrona apostołów Bożego Miłosierdzia i zaprzyjaźnić się z nim, tak jak przyjaźniła się z nim siostra Faustyna. On sam polecił jej, żeby modliła się do niego codziennie. A skoro my kontynuujemy jej misję, to prośba świętego Józefa dotyczy także nas.